Halo, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Zanim sobie zagramy, dwie prace z naszej facebookowej grupy. Pierwsza praca, praca Martyny Zakrzewskiej, przedstawia nam grę Gdy mamy Dark Mama. No tych serduszek mamy wtedy zawsze bardzo dużo. A druga praca to praca Gosi Gowin, przedstawia, Jezu, nie wiem jak ten przeciwnik się nazywa, ale wiem, że naprawdę wyszło bardzo fajnie. Za te prace i wszystkie inne na grupie bardzo wam dziękuję. A i dziś sobie zagramy. No, grałem ostatnio ciągle takimi zwykłymi postaciami. Spróbujmy dzisiaj tym Lostem zagrać. Możliwe, że podejście bardzo szybko się skończy, jak to granie Lostem. Tutaj macie Seeda, wam powinien zadziałać, bo żadnych modyfikacji zainstalowanych nie mamy. Wow! 3 to jest dobre na Losta, sam nie wiem, szczerze mówiąc. Niby latamy, więc to mogłoby jako tako zadziałać. Ej, to jest jako pierwszy przedmiot dla Losta, to naprawdę ciekawe rozwiązanie. Nigdy nie grałem jeszcze chyba Lostem z tym fetusem. I tu już widzę spory minus, bo to będzie naprawdę, o właśnie, bardzo kiepskie na przykład właśnie pająki. Natomiast bardzo to nam ułatwi walki z przeciwnikami silnymi, z bossami po prostu. No nie wiem jak to pójdzie, nie wiem, dawno Lostem nie grałem, nie lubię nim grać, to jest trudna postać. Isaac to jest raczej taka gierka dla mnie na odprężenie się. Na dodatek jak nagrywam, to się zawsze też stresuję, nie chcę nigdy, żeby to podejście troszkę krócej trwało. No ale nic, zobaczymy jak dzisiaj pójdzie. Złotą skrzynkę sobie otwieramy. To jest, o super, u mnie dźwięk telefonu, przepraszam was za to, sobie wyciszymy, żeby wam nie przeszkadzał. To jest Bloodbuck, on co prawda zdrowia nam nie da, natomiast da nam speed upa, dlatego z chęcią go sobie wezmę. Speed up będzie nam bardzo potrzebny w tym podejściu, gdy mamy taki przedmiot jak te strzały bombowe. Po prostu ułatwi nam zdecydowanie unikanie tych bomb i jakichkolwiek przeciwników, którzy nas gonią. A to będzie właśnie największa zmora prawdopodobnie w dzisiejszym podejściu. Bardzo mi się to podoba natomiast, że mamy strzały spektralne. Strzały spektralne na tych bombach bardzo fajnie działają, bo przechodzą przez przeszkody, ale nadal bez problemu zatrzymują się na przeciwnikach i bez problemu możemy ich sobie wtedy powybijać. Maszyna do oddawania krwi na Loście to jest bezsens totalny. Ciebie nie będę wysadzał, natomiast pójdziemy sobie do sklepu, bo mamy naprawdę sporo kasy. I jeżeli w sklepie byłoby coś fajnego, a niestety nie ma raczej. Jest 5 coinów do wzięcia, no to na pewno sobie weźmiemy. Nie no, Funny Pack to nie jest przedmiot dobry dla Losta. To jest przedmiot dający nam coś, gdy otrzymamy obrażenia, a Lost ma przecież tak mało zdrowia, że to jest po prostu bez sensu. Nie wiem jakie efekty na bomby musielibyśmy dostać, ogólnie na strzały musielibyśmy dostać, aby się nam grało łatwiej tym Lostem teraz. No bo jeżeli chodzi o obrażenia, to one nas za bardzo nie obchodzą. Obrażeń mamy chyba wystarczająco do końca tak naprawdę gry. Piercy też nas za bardzo nie obchodzą. Ej serio, teraz tylko dostawać HP upy. A nie, nie, obrażenia nas obchodzą, mi się kompletnie porąbało. Efekt fetusa ma obrażenia zależne od naszych obrażeń, nie ma obrażeń bomb. A to jest najgorszy chyba boss na pierwszym piętrze, który mógłby się nam akurat trafić. Zazwyczaj jest prosty. Pająki nie są dobre, gdy gramy jako Lost. To nawet nie wiem, co daje, oprócz tego kartridża. Kartridż może być nawet trinket. Pozwala nam nosić dwa trinkety, ok, i daje nam jeden trinket za darmo. Kartridż nawet może być jako trinket, ponieważ raz na jakiś czas chyba będziemy zanikali, przeciwnicy będą w tym momencie ogłuszeni, coś w tym stylu, chyba tak to działa, tak mi się wydaje. Więc jak najbardziej spoko, ten pokój również jest bardzo niefajny. Trudne będą pokoje, gdy będziemy grali jako Lost w takich właśnie małych pomieszczeniach, gdzie sami się możemy przez przypadek wysadzić bombą i mieć małe pole ucieczki. Jakiś przedmiot aktywny dający nam tarczę by się przydał. Book of Shadows byłoby świetne, bo widzicie, w takim pokoju to nie mamy praktycznie żadnego problemu. Przeciwnicy i tak do nas nigdy nie podejdą, my ich zabijamy no prawie na strzała. Natomiast właśnie na takie... Wow.
Jak to działa? Ej, nie, ja się trochę boję. Muszę sprawdzić, jak to działa, bo to jest... Tu już się coś złego dzieje w tym dzisiejszym podejściu. Co tu się odwala w ogóle? Żeby dostać taki w ogóle przedmioty na start. No dobra, wejdźmy w synergię. Sprawdźmy. Doktor Fetus razem z Monstrous Lung. Znaczy... To może być przydatne, naprawdę, bo to pozwala nam wystrzelić 6 bomb naraz chyba i te bomby wybuchają, z tego co ja wiem, w jednym momencie, więc one się nie będą odpychały, one nie będą leciały na nas i przeciwnicy będą dostawali kosmiczne obrażenia, natomiast będziemy strasznie długo te strzały ładowali. No to teraz bardzo nas interesują tears upy, chociaż szczerze mówiąc nie jest nawet tak źle. No nie, no to jest świetne połączenie, kurde. My tu zabijemy chyba każdego bossa na strzała tymi bombami. Jeszcze teraz, jeżeli dostaniemy jakikolwiek efekt na bomby fajny, Mr. Mega, no to byłoby chyba... To byłaby chyba najlepsza rzecz, jaką moglibyśmy dostać. Zabijamy większość bossów na strzała, nawet bez żadnych damage upów jak na razie. Serio, naprawdę, obrażenia będziemy robili bardzo duże. I... Wcale tak długo te nasze strzały się nie ładują. To nie jest wcale właśnie najgorsze, bo... Ej, podoba mi się to, to jest naprawdę super. I tak zazwyczaj musieliśmy czekać, aż te bomby wybuchną. Więc nie możemy strzelać jednym strzałem po drugim. Więc te tirsy też mnie jakoś specjalnie nie bolą. A teraz jeszcze wystrzeliwujemy kilka strzałów naraz. A oznacza to, że dużo małych przeciwników się blokuje na naszych bombach zdecydowanie łatwiej. Jak na przykład te pająki, spójrzcie na to. Puszczam te bomby, one zawsze trafią. Super, super, naprawdę, bardzo się cieszę, że się trafiły takie przedmioty. To jest serio porąbane, żeby tak dobre przedmioty zaraz po sobie się trafiały. Byliśmy na tym piętrze wszędzie, do Secret Roomów oczywiście będziemy chodzili, bo Secret Roomy mamy za darmo. No i lecimy na walkę z bossem. Monstro, zwykły monstro, padnie na strzała? Padnie, no tak jak myślałem. Damage up, oczywiście, na pewno nam się przyda. Range up, sam nie wiem. No, to jest genialny przedmiot. Gapi Spow również sobie weźmiemy. I ja je zostawię, nie chcę mieć po prostu D4. Za pomocą D4 możemy sobie zepsuć podejście, bo przez przypadek po prostu zmienię wszystkie nasze przedmioty na inne losowe przedmioty, tracąc przy tym Holy Mantle, natomiast Gapi Spow zupełnie nic nam nie jest w stanie zrobić. On nic nie robi. Zabiera nam czerwone serduszko, daje 3 soul hearty. My nie mamy czerwonych serduszek, więc kompletnie nie jest nam potrzebny. No i dobra, lecimy dalej. Obrażenia mamy naprawdę super. Jeden damage up sprawił, że chyba przez następne jakieś 6 pięter każdy boss będzie padał na strzał. No spójrzcie na to, 6 bomb naraz leci. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, 6 bomb naraz zawsze chyba leci. Bałem się trochę, że będzie to działało na zasadzie takiej, że wyrzucamy bomby w losowe miejsce. Jedna leci na przykład w prawo, jedna w lewo. Że będzie to działało coś w stylu na przykład Monstrous Lung z Brimstone'em. No to by było już takie średnie, nie chciałbym chyba za bardzo takiego połączenia. Natomiast no w takim wypadku, jak działa to teraz, genialna rzecz. Daygas likwiduje klątwę na danym piętrze, dając nam jeszcze Soul Hearta. To Daygas z chęcią wezmę sobie na kolejne piętro, natomiast teraz na przykład użyjmy Sun w pokoju z dużą ilością przeciwników, wszystkich wytłuczmy jako tako. O, tu będzie lekki problem naładować to tak szybko. Dobra, zdążymy. Daygas sobie weźmiemy na kolejne piętro, aby po prostu zlikwidować jakąś niechcianą klątwę. Jeżeli dostalibyśmy Curse of the Blind, no bardzo nie chciałbym tego Curse of the Blind dostać. Bardzo nie chciałbym dostać... No tak naprawdę oprócz Curse of the Blind wszystkie inne klątwy są jakieś do przeżycia na loście. Curse of the Maze zawsze jest po prostu wkurzające, inne klątwy również, ale tak jak mówiłem, do przeżycia, więc nic strasznego raczej się nie stanie. Tu strasznie dużo kluczyków byśmy musieli wyrzucić. Sam nie wiem, czy to się opłaca. Chyba nie, chyba nie. Możliwe, że w sklepie będzie kluczyk do kupienia, wtedy się szarpnę chyba i na skrzynkę, i na przedmiot. Natomiast jak na razie podziękuję.
kompas. Kompas jest świetny, kompas chcę. Oprócz kompasu chciałbym również starter deck, więc tą maszynę teraz wywalimy totalnie. Tak jak powiedziałem, coinów będzie z niej leciało dziesiątki. No jako tak o tyle, ile chciałem. Kupmy sobie kompas, kupmy starter deck, oba przedmioty świetne. Joker. Joker jest kompletnie jak na razie nieprzydatny, bo i tak mamy Goatheada. Starter deck oczywiście... Kurde, boję się iść trochę do tego Devil Roomu. Ale mam Jokera, mam zawsze kartę wyjścia, jeżeli dostanę obrażenia. Ale pójdziemy. Co ja chciałem powiedzieć? Goathead. Goathead sprawia, że przecież i tak mamy gwarantowane Devil Roomy. Natomiast możemy Jokera użyć na jakimś piętrze, na którym Devil Roomu mieć nie możemy. Suicide King. O kurde, tego dawno nie miałem, naprawdę. Użyjmy sobie Judgmenta. Ku się używało chyba, żebym czegoś nie rozwalił. Ku, tak. Użyjmy Judgmenta, rozwalmy go. Trochę coinów zawsze dzięki temu dostaniemy. Wezmę chyba Jokera i Suicide King na kolejne piętro. Suicide King na razie jest kompletnie nieprzydatny. Natomiast jeżeli dostaniemy Dead Cata, a jest na to spora szansa, bo mamy w końcu Goatheada, mamy Jokera, czyli kolejny Devil Room gwarantowany. Suicide King da nam przedmiot w zamian za zabicie nas, ale jeżeli będziemy mieli oczywiście więcej żyć, to co nas tak naprawdę to obchodzi, że raz umrzemy. Lecimy na walkę z bossem, lecimy do naszego gwarantowanego Devil Roomu. Walka z Gerdy, czyli no, tyle tak naprawdę było walki. Sporo zdrowia ma, to trzeba to jej przyznać. Dwa strzały wytrzymała, kolejny damage up, świetnie. Walka z Krumpuzem, no tego nie chciałem zobaczyć, szczerze mówiąc, ale jakoś poszło. Lamp of Coal, nie wiem czy działa na te bomby. Serio, nie mam zielonego pojęcia, czy to działa na te bomby. Nawet sprawdzę, mam przez stronę z synergiami otwartą, to jest momencik. Lamp of Coal. Nie działa zupełnie, jedynie synergia wizualna, troszkę szkoda. W takim wypadku zdecydowanie bardziej wolałbym dostać głowę Krampusa. No, ale mówi się trudno. Lecimy na kolejne piętro. Ja nie biorę tam tych przedmiotów ani skrzynki z Secret Roomu. Wolę mieć troszkę więcej kluczy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Curse of the Maze, tak jak mówiłem, do przeżycia. Fajnie byłoby w sklepie dostać Black Candle. Mamy troszkę pieniędzy. Oprócz tego mamy masę kasy jeszcze w tej maszynie do dodatków, więc ja bym z chęcią ją wysadził do zera. Tu trzeba uważać. No i poszło. Wysadziłbym ją do zera, jeżeli dostalibyśmy właśnie Black Candle do kupienia. To byłby jeden z takich moich ulubionych przedmiotów, które teraz moglibyśmy otrzymać w sklepie. Tak jak mówiłem, no na loście te klątwy i tak są do przeżycia, i tak gramy taką postacią, że łatwo nie mamy. Ale dziwny pokój. Bomba, okej. Natomiast i tak, nie chciałbym dostać tego głupiego Curse of the Blind. Amnizja byłaby wkurzająca jako los, szczególnie na tych późniejszych piętrach, bo teraz jakoś specjalnie mnie to nie interesuje. Natomiast na późniejszych piętrach wolałbym czym prędzej iść w stronę walki z bossem, po prostu wyjść z danego piętra, nie walczyć z kolejnymi przeciwnikami. Ojej, trzymam obrażenia. Nie otrzymałem, dzięki Bogu. To jest pokój, którego właśnie bardzo nie lubię i na taki pokój bardzo, ale to bardzo przydałby się przedmiot aktywny, gwarantujący nam jakieś zdrowie. Tu możemy zmieniać przedmioty. Tylko nie wiem, co robi to coś, więc sobie sprawdzę. Bardzo dobrze mam tą stronę otworzoną. Shop, przedmioty ze sklepu. Broken modem, dobra, już wiem, sprawia, że przeciwnicy lagują czasami, ich strzały również, zupełnie nie chcę tego przedmiotu dostać. Zmieniamy oczywiście bombami zwykłymi, aby nie przelecieć zbyt dużej ilości przedmiotów. BFF jest ok, natomiast nie mamy na niego jak na razie żadnego użycia, więc sobie przelecimy dalej. Piggy Bank, Chaosa na pewno nie chcę, nigdy mam gwarantowane Devil Roomy w życiu. Hive Mind chce i Hive Mind możliwe, że nam się bardzo przyda, jeżeli dostaniemy przemianę w Gapiego, a właśnie na to liczę. No mamy te Devil Roomy gwarantowane,
Więc szansa na to, że zostaniemy... Coming z X-em, super, jeszcze Smolok. Szansa na to, że zostaniemy Gapim jest naprawdę spora. Hive Mind zwiększy obrażenia od much dwukrotnie. Lucky Foot, po prostu luck up, więc tak naprawdę nic ciekawego. Moglibyśmy dostać coś lepszego. Idziemy do tego specjalnego pokoju. Możliwe, że jest to sypialnia nierozwalona, więc dostaniemy darmowe przejście do Crawl Space. A w Crawl Space trafić się może fajny jakiś przedmiot. Pamiętam, że w którym to odcinku dostałem Polyphemusa z Crawl Space. To jest ten jeden z moich najpopularniejszych filmików w ogóle na kanale, co mnie strasznie dziwi. On przez ostatni miesiąc zrobił więcej wyświetleń niż prawie każdy filmik, który wysłałem przez ostatni miesiąc na kanał. Pierwsze piętro 70 obrażeń i denem podejście, naprawdę super. Jak nie widzieliście, polecam. No i tyle tak naprawdę. Może się trafić właśnie w holcu, jest naprawdę bardzo fajny przedmiot. Nam się niestety nic nie trafiło, ale fajnie, że mamy to left hand z Super Pride'a, dzięki temu będziemy mogli mieć jeszcze większą szansę na zostanie Gapim poprzez dostawanie samych czerwonych skrzynek. Ojej, dwóch czempionów, których bardzo nie lubię, jeżeli chodzi o czempionów właśnie na muchy. Ale dobrze, to były zwykłe muchy eksplodujące, a nie te niebieskie z pająkami. Dobrze, że nam się Flooded Caves nie trafiły po raz kolejny, bo chyba przed chwilą mieliśmy. Tower, no tego na pewno nie chcemy brać. Tu chyba nawet nie jesteśmy w stanie dostać kawałka klucza. Sam nie wiem. Spróbujmy. Nie, jesteśmy w stanie dostać kawałek klucza, okej. Ale wiem, że jest jakaś statua anioła, która nie daje tego kawałka klucza po rozwaleniu. Nie wiem sam, nieważne, lecimy na walkę z bossem, lecimy na nasz gwarantowany Devil Room, uwielbiam to. Walka z Chadem, no Chad to jest chyba najgłupszy boss, który mógłby się trafić nam na walce z bossem, gdy gramy jako Lost, daje nam małego Chada, który no na nic nie jest potrzebny, zupełnie na nic, serio. Ten przedmiot jest nas w stanie zabić z lewej. Natomiast dwa pozostałe są przeganialne. Pact, Damage Up, Tears Up. To jest Damage Up, Tears Down lekki, ale sobie z tym damy radę. Tak jak mówiłem, nasze Tearsy są na takim poziomie, że kompletnie nie potrzebujemy ich zwiększania. Tak są akurat. Po eksplozji mamy naładowany już kolejny strzał. Obrażenia natomiast mamy przekozackie. Jeszcze mamy 6 tych bomb. Jakiś efekt na bomby zaraz się trafi, to już w ogóle będziemy robić rozpiernicz totalny. Chada mimo wszystko sobie weźmiemy, bo jest szansa, że znajdziemy jakąś znajdźkę, która zmienia rzeczy na podłodze. Lecimy dalej. Joker niepotrzebny, Suicide King w życiu nie chciałbym teraz używać, dlatego ciągle na Jokerze sobie lecimy załączonym. Dunk Depths 1. Oczywiście najpierw na Treasure Room lecimy. Nie wiedziałem, że te bomby spektralne lecą pod przeciwnikami latającymi. Dziwne. Ej, nie, one nie powinny tak się zachowywać. To jest trochę dziwne. O nie, ale zwaliłem. Ale jestem głupi. Mam strzały penetrujące. Nie powinienem ich brać, totalnie. Te strzały penetrujące mnie rozwalą. Jestem tego pewien. Będę musiał sobie teraz strzelać od ścian czasami. Niestety nasze bomby teraz nie blokują przeciwników, co jest naprawdę przeogromny minus. Dałem ciała kompletnie, nie pomyślałem, że przecież te kosy, zwiększenie obrażeń, delikatny tears down, to jest oprócz tego strzał penetrujący, a no sami widzicie, strzały penetrujące nie są dobre, gdy mamy te bomby. To był jeden z większych plusów tych bomb, czyli to, że przeciwnicy po prostu zostawali zablokowani przez te bomby. No Jezu, serio, jestem strasznie zły na siebie teraz, bo to może mnie kosztować podejście. No ale nic, lecimy dalej. World, no na pewno sobie użyjemy, czemu nie? Teraz shot speed by się opłacało zmniejszyć. Albo mieć bomby po prostu przeciągając się do przeciwników, wtedy... Co prawda by się nadal nie blokowali, ale te bomby chociażby do nich leciały. Zdecydowanie łatwiej byłoby się... byłoby celować do tych przeciwników.
No nie wiem tak naprawdę, co my moglibyśmy dostać takiego fajnego. Bobby Bomb! Bobby Bomb chyba działa na te strzały z... Fetusa. Dlatego z takich efektów na bomby właśnie teraz najbardziej mnie interesuje Bobby Bomb. Natomiast strasznie dawno go nie miałem i wątpię, aby miałby nam się jakoś niedługo trafić. O! Czym ja otrzymałem obrażenia? Nie mam zielonego pojęcia. Ale trzeba uważać. Ostatnia łapcia została. Dobra, rozwalona. Lecimy dalej. Black Candle, no tak jak mówiłem, muszę kupić. Nie mamy teraz klątwy. Bardzo fajnie. Tak naprawdę tyle, lecimy dalej. Nie zmieniamy przedmiotów, bo i tak nas na nic nie stać. Więc nie ma sensu przelatywać przez te pule przedmiotów. Tu zmieniarka do przedmiotów, której nigdy nie ogarnę. Nie mam zielonego pojęcia, po co ona się tutaj znajduje. No i dobra, lecimy na walkę z bossem. Idziemy na nasz gwarantowany Devil Room. Oby było coś fajnego. Te czaszki. Czaszki się bardzo opłaca rozwalać, gdy gramy jako Lost. Bo może się trafić nam Dry Baby, a Dry Baby jest prześwietnym familiarem na Losta. Ogólnie jest dobry, ale na Loście jest szczególnie dobry, bo to blokowanie pocisków przeciwników strasznie się przydaje. To najprostszy pokój, który mógłby nam się trafić, gdy mamy latanie. Dobra, całe piętro. Do Challenge Roomu nie idziemy, nie chcę ryzykować. Sister V's, no, tak jak mówiłem, to się nie zatrzymuje na tych przeciwnikach, to jest naprawdę ogromny minus. Tears up, range up. Ojej, jeszcze kolejne. Kolejny minus. Ale teraz przynajmniej to leci tak szybko, że nie wiem, łatwiej mi może odbijać to od ścian. Nie podoba mi się to, bardzo mi się to nie podoba. Brimstone, dzięki Bogu. Dzięki Bogu, bo tu już nam się synergia zepsuła. To już mi się nie podobało powoli. Dlatego Brimstone'a z chęcią wezmę. Tylko nie wiem, jaką on ma synergię z Fetusem. Wydaje mi się, że w ogóle nie ma synergii. Chyba, że ten Fetus zaczyna strzelać strzałami z Brimstone'a. Zaraz sobie sprawdzimy. Doktor Fetus. Ojej. Nie wiem, jak to działa z Monstrous Lang. Bo według strony internetowej Isaac strzela nadal bombami podczas ładowania Brimstone'a. Natomiast my mamy strzały z Monstrous Lang. Mam nadzieję, że on robi coś w stylu takiego, że ładuje i laser, i bomby. I wystrzeliwuje je w jednym momencie. Jeżeli tak, to działa świetnie i dlatego to zaryzykuje. Jeżeli nadal strzelamy pojedynczo bomby, to słabo. Nie strzelamy bombami. Wyrzucamy bomby strzelając laserem. To jest kozackie. Teraz bardzo chciałbym dostać jakiś tears up, bo te tearsy naprawdę nam się zmniejszyły strasznie. Więc jakiś kolejny tears up by nam się bardzo przydał. Natomiast nie jest jakoś szczególnie źle. Wydaje mi się, że przy takich efektach, jakie my mamy, to wystarczy jeden strzał w większości pokoi. Nie będziemy mieli potrzeby ładowania tego strzału po raz drugi. Ale fajne podejście. Czemu takie podejście się nie może trafić na zwykłej postaci, tylko na tym głupim Loście? Ale tak jak mówiłem, czaszki rozwalamy w poszukiwaniu Dry Baby. No nie no, te tearsy się naprawdę pogorszyły okropnie. Trzy czerwone skrzynki, no nie mogę temu powiedzieć nie. Szczególnie, że mamy tutaj walki z bossem, no które powinny być naprawdę bardzo łatwe. My mamy problem ze zwykłymi przeciwnikami. Natomiast jeżeli chodzi o bossów, to... Stoimy w miejscu, puszczamy laser, puszczamy bombę i oni padają na strzała. Lecimy w stronę każdego pokoju chyba, oprócz tej walki z minibossem. Ona jakoś mnie specjalnie nie interesuje. No nie, no strasznie się długo ładują te pociski. Wypadałoby mieć tego Gapiego, naprawdę. Jakbyśmy mieli Gapiego po pojawieniu się Brimstone'a, pojawiałaby się ogromna ilość much. One przy Hive Mind powinny rozwalić każdego zwykłego przeciwnika. A co za tym idzie, ułatwiłyby nam po prostu przeczekanie do tego drugiego ładunku. Bardzo mi zależy na tym Gapim, serio. Jeden przedmiot
Z trzech już mamy. W ogóle się nie chcą z czerwonych skrzynek trafić inne. Szkoda troszkę. Ten wszak, nie wiem, czy na nas działa. Natomiast jeżeli tak, to ja tam się bardzo cieszę. Potrafi nam zwiększyć obrażenia dwukrotnie, jeżeli trafimy strzałem. Nie, nasze obrażenia się niestety nie zwiększają. No mówi się trudno. Tu postawmy sobie zwykłą bombkę, czemu nie? I tak nie możemy chyba nic już dostać ciekawego, jeżeli chodzi o kamień z X-em. Chociaż nie, no mogłaby się trafić skrzynka, ze skrzynki jakiś przedmiot, ale szansa na to jest naprawdę bardzo mała. Dziwny pokój, nic mnie tu nie interesuje, chociaż ciebie nawet wysadzę. Przejście na kolejne piętro, no nie to miałem na myśli. Niestety nic ciekawego z tego begara nie wypadło. Idziemy w stronę sklepu. Kasy dużo nie mamy. Natomiast, no tak jak mówiłem, mamy sporo kasy w banku, będziemy to mogli wypłacić bezproblemowo. I ten brimstone się przydaje strasznie, jakie to jest fajne podejście. Cieszę się bardzo, świetny przedmiot, musimy go kupić. To jest przedmiot ustawiający nam tak naprawdę podejście też w bardzo takich kryzysowych momentach. Nie no, nie będę tego wysadzał naszymi strzałami, to możemy sobie wziąć. To jest prześwietne, bo po otrzymaniu obrażeń wszyscy przeciwnicy, wszystkie ich również pociski spowalniają. Oprócz tego mamy zwiększoną szybkość poruszania się. No przedmiot, same plusy tak naprawdę. Walka z matką już, o kurde, nawet nie wiedziałem. Przestań przywoływać dużą ilość przeciwników, proszę cię. Pojaw się. I padasz, świetnie. Przejście na The Void. No, tak wcześnie na The Void to my nie idziemy. Zanim weźmiemy Polaroida, weźmy sobie tutaj Lil Dimension czy czegoś. No, weźmiemy Lil Delirium po prostu się nazywa, ok. Losowy familiar raz na jakiś czas. My sobie bierzemy Polaroida, lecimy na piętro kolejne. No, tu byliśmy wszędzie, do minibossa, tak jak mówiłem, nie idziemy. Wsio. Mamy Jokera na piętro, na katedrę. Suicide King, no nadal nie będziemy używać, bo się nadal nie trafił ten Dead Cat głupi. Cztery skrzynki, no nie mogę powiedzieć nie, szczególnie, że tak jak mówiłem, walki z bossami to nie jest dla nas problem. Lil Delirium, proszę cię, nie pojawiaj się jako tak zły familiar, jakim jest ta mucha kamikadze. Wszystko tylko nie mucha kamikadze, serio. Mały Brimstone, to jest dobry familiar, w jakiego się możesz zmienić. Cokolwiek, co nie jest w stanie zadać mi obrażeń, jest ok. Nie wiem, czy może się zamienić na przykład w Bob's Brain, ale to by było złe. Jakby się to Delirium mogło zamienić w Bob's Braina. Ale no, coś się często chce zamieniać w tą muchę kamikadzę. Muszę bardzo uważać, niestety nie mamy odporności na bomby. Z odpornością na bomby to już w ogóle by było przegenialne podejście. W ogóle bym się nie musiał martwić o obrażenia otrzymane przez nas za pomocą nas samych tak naprawdę. Fajnie w ogóle, że to działa w inny sposób odnośnie innych przedmiotów. Mam na myśli tutaj oczywiście Monstrous Lung. Jeżeli chodzi o Brimstone'a, no strzela tak jak zawsze, losowo, w różne strony. Jeżeli chodzi o Fetusa, strzela po prostu zwiększoną ilością pocisków w jedną stronę. Bardzo fajnie to się dopełnia, naprawdę. Tu przechodzimy oczywiście, Secret Room nas interesuje. 5 coinów, możliwe, że dostaniemy. I tak naprawdę tyle. Sacrifice Room, no to nie jest dla nas pokój. Do Curse Roomu, z chęcią bym poszedł. Mamy tą szansę na przedmioty Gapiego. Z tego powodu strasznie mnie te Curse Roomy interesują. A ja muszę też pamiętać o jednym, ciągle o tym zapominam. Po strzale od razu chcę ładować kolejny strzał, natomiast tak nie działa Brimstone. Ja go muszę wypuścić i nie strzelać. Dobra, tu jesteśmy już bezpieczni jako tako. Sister Magi, kolejny familiar. Część przemiany. Jeszcze jeden taki familiar i będziemy mieli strzały na bok. Chyba tak to działa, mam taką nadzieję. No i dobra. Oj, ale bym się wysadził sam.
Lecimy na walkę z bossem. W Devil Roomie już byliśmy. Zamienił się w tego Bob Sprayna. Co za śmieciu. O nie, to mi się nie podoba. Niech on się wysadzi już na jakimś przeciwniku. O nie, to jest zły pokój na posiadanie Bob Sprayna. Ujujujuju. Dobra, familiary, zabijcie to. Albo ja już dobiję. Trzeba uważać. No tak jak mówiłem, świetny przedmiot. Stopwatch. Mamy spowolniony czas po otrzymaniu obrażeń. To oczywiście wszystko wysadzamy. Chociaż nie wszystko. Na tobie moglibyśmy nawet troszkę zagrać. Pieniądze i tak nam nie są zupełnie potrzebne. A ty, ziomuś, możesz nam dać jakiś fajny przedmiot ze sklepu, na przykład mapę. Co prawda równie dobrze może nam dać HP-a. HP-a, no właśnie. Ale przynajmniej tego HP-a już nie zobaczymy w walce z bossem, jeżeli miałaby się trafić. Dobra, lecimy na walkę z bossem. Fallen, czyli przedmiot z Devil Roomu gwarantowany z niego otrzymujemy. Bardzo fajnie. Jest przedmiot Gapiego, kolejny. Jesteśmy w 2/3 Gapim, świetnie. A, tu już byliśmy. Tak się jaram na ten Devil Room. Ale dobra, jeszcze mamy sporo szansy. Mamy Devil Room przecież na kolejnym piętrze, gwarantowany oczywiście, i Devil Room na katedrze od razu po użyciu Jokera. Natomiast na tej katedrze też z tym Jokerem bym trochę się wstrzymał. Mamy w końcu Left Hand, które powinienem wyrzucić przed wejściem na The Chest. I wszystkie skrzynki na katedrze będą czerwone. Możliwe, że któraś skrzynka po prostu nas wyteleportuje do Devil Roomu. Jeżeli tak się stanie, no bez sensem byłoby marnowanie Jokera, którego byśmy sobie zatrzymali na The Chest. Tu oczywiście idziemy, kluczyków mamy masę. Kupy Petrified Poop może, albo nic. Ciągle się te złote serduszka trafiają. Nie wiem kompletnie po co, one nic nam nie dają. Nie wiem, możliwe, że działają na przykład, jeżeli otrzymamy po prostu obrażenia jako lost te pierwsze. Ale to jest średnio przydatne. Świetnie działa Lil Delirium, gdy się zamienia w Inkubusa. To jest familiar, którego bardzo bym chciał. Jeżeli właśnie nie dostaniemy przedmiotu z Gapiego z Devil Roomu, to coś w stylu Inkubusa. To jest właśnie przedmiot, na którym mi chyba zależy najbardziej. No i Tears Up. Tears Upów w Devil Roomie chyba dużo nie ma. Nie wiem, czy w ogóle coś ciekawego jesteśmy w stanie tam dostać. Dostaliśmy już Pakt. A to jest jedyny Tears Up, który mi przychodzi na myśl, gdy myślę sobie o przedmiotach z... O mój Boże. Zabiłem się. Kupa! Kupa! O mój Boże, nie! Jaki jestem głupi! Nie zauważyłem tej kupy. Patrzę sobie w prawy górny róg, w prawym górnym rogu nie ma tej kupy. Ci nowi przeciwnicy mnie rozwalili, no. A już tak ładnie szło, no nie. Byłem tak zadowolony. Takie fajne podejście, no nic. Ale macie przynajmniej fajnego Seeda. On jest tutaj widoczny, tak jak mówiłem, żadnych modyfikacji nie mam zainstalowanych, więc możecie sobie pograć to podejście. Możecie zobaczyć, co jest później w tym podejściu. No bo mi się niestety nie udało, bo mnie zabiła toksyczna kupa, jak zwykle. Przeciwnik mnie nie zabije, tylko toksyczna kupa. Dzisiaj troszkę krótszy po prostu przez ten odcinek, ale nie mogę przecież zawsze wygrywać. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mi tam się to podejście i tak bardzo podobało. Jeżeli wam również, zostawcie łapki w górę, subskrybujcie, a my się widzimy w następnym odcinku. No a postaram się nagrać na pojutrze, tak jak mówiłem, Isaac co 2 dni, i na tej serii mi nadal chyba najbardziej zależy. Więc jeżeli chodzi o dopilnowanie terminów, to najbardziej będę chyba to pilnował na Isaacu. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!